Hej, hej, kurczako z tej strony Siemanko, witam w kolejnym odcinku Przez Światy z Wokstafem Och, ścinka na start, musi być eee, I zwiedzamy dalej, kurde Fajnie się trafiło Nie wiem, czy oglądaliście poprzedni odcinek, mam nadzieję, ale W poprzednim odcinku, na samym początku Pokażę mapę w sumie po prostu Teleportowaliśmy się do tego wormhalla, który tutaj widzicie Od razu przy nim jest taki Jaśniejszy, brązowy, taki kremowy powiedziałbym kolorek. Tam znaleźliśmy pierwszą rzecz do teleportu. Poniżej od razu znaleźliśmy teleport. A zaraz tutaj znaleźliśmy drugą rzecz. Minęło 10 sekund. Boże, a tu co się dzieje? Jezus, Maria. Czy tam jest kolejny przedmiot? Dobra, to jest ogromne. O ja, pierniczy. Tu mamy miny Maxwella, ja. Czy co, spróbuję tamtędy przebiec szybko i zobaczymy co się tam kryje Czy tu się coś w ogóle kryje Ooooo ja, Jo pierdziele, ostatnio ktoś się mnie pytał czy byłbym w stanie znaleźć e, sposoby na te... Znaczy, sposoby. Czy byłbym w stanie zrobić poradnik do tego, jak e, znaleźć girsy. E, zalecam wejść na tryb przygodowy. Nie ma problemu z nich w ogóle. E, nie no, żartuję oczywiście. Tutaj to raczej nie, nie chciałbym wchodzić za często. Dobra, nie strzelaj tam do mnie. E, na pewno jeśli przejdziemy dalej tutaj, za tym polem minowym, to znajdziemy jakieś e, nowe przedmioty. No skoro już mamy dwa, to jest naprawdę ok. Plus teleport, także już mamy trzy, więc zostały nam jeszcze dwa przedmioty do znalezienia. A tutaj na pewno coś będzie, Antosie. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy, się niczego nie boimy, jo. Dobra. Ej, co jest? Czy naprawdę moje towards są połączone? Tak! Nie muszę przenosić się tymi wormholami. Patrzcie, teraz na zegar. Ja pierniczę Śmiesznie, dobra, spoko, nie muszę się przenosić tymi Nie muszę się przenosić w ogóle teleportami, nie muszę się o to martwić Nie spodziewałem się tego, ale generacja światu widocznie jest zrobiona po swojemu No dobra, no co, będę narzekał? Raczej nie Raczej nie mam zamiaru narzekać Straciliśmy trochę zdrowia tam Bo chciałem sprawdzić czy tam jakiegoś przedmiotu nie ma, no ale musiałem użyć walking cane'a bo inaczej wykrywałoby mi przedmioty w okolicy, które tam i tak są, więc nie mogłem namierzyć czy tam w ogóle jest jakiś przedmiot, musiałem tam przebiec i sprawdzić to na własnej skórze dlatego też troszkę się obrywało. no niestety przedmiotu tam nie było szkoda a daj, Chudźwa, przybiegł do mnie w ogóle z jakiejś tam zagranicy dobra, tu jest jakaś ni jakiś niski sygnał, jest, zobaczymy czy tutaj czegoś jeszcze nie ma przypadkiem no pełna jest pająków oczywiście, pole minowe z powrotem jak widzicie działa pole minowe, tam jest jakiś w ogóle znaczek, zobaczymy zaraz co tam się dzieje. O. Aha, że to jest jakoś połączone z jego mapą. E, no, Wokstaw dalej psuje e, logikę gier, także nie przejmujcie się tym za bardzo. O, Chester nie oberwał od tej pułapki, ciekawe. Kurczę, tylko ja nie wiem gdzie teraz kolejne przedmioty będą, bo te trzy... Początkowe, bardzo bardzo szybko się nam trafiły Może przejdę tamten biom do końca a z tamtej strony jeszcze obczajmy e, Żeby nie mieć jakichś problemów, że na przykład coś ominąłem Nie chcę, chociaż tutaj widzę, że raczej Raczej to będzie się kończyło na tym samym Tutaj jest już ściana, więc nie będę tam wchodził za bardzo Poszukamy gdzieś w jakichś bardziej przyjaznych rzeczach e, Częściach mapy znaczy się, bo Tutaj troszkę się obawiam wchodzić tak po prostu Darmowe złoto zbiorę Czemu nie? Poszukamy gdzieś tu na bagnie, tak, to jest bardziej przyjazne miejsce Jeśli mamy do porównania do niego na przykład właśnie taki biom Tesli Chociaż on nie jest do końca biomem Tesli, bo biom Tesli to jest niewprowadzony wprowadzony biom Na którym właśnie miały żyć mechaniczne Miała być marmurowa podłoga, marmurowe drzewka i te sprawy Plus miało być również, co? Eee, takie latarnie fajne I szkoda, że zrezygnowali w sumie z tego pomysłu Dobra, tutaj coś głośniej było przez chwilę. Muszę uważać, bo matki to są. Nie wiem, czemu w ogóle potwory różnego rodzaju nie reagują na Chestera, ale chyba powinienem się cieszyć, bo w nim w sumie przechowuje większość przedmiotów. Dobra, no tutaj już zebrane było. Tu jesteśmy praktycznie przy naszym teleporcie, chociaż nie jest on potrzebny w ogóle. Ostatnio nawet Maciuś pisał komentarz, że strasznie się baguje wszystko i no naprawdę można przechodzić gdzieś, gdzie się nie powinno móc przejść, tak jak tutaj. No... Two words polega na tym, że jednak się teleportujemy między tymi światami. A nie, a nie, jest tak, że możemy przejść sobie po prostu konkretnie z jednego do drugiego. Ok, kolejny przedmiot, więc został nam jeszcze jeden. Jest mój chester, żyje. Super, został nam jeszcze jeden przedmiot tylko. Trzymam pochodnie. Troszeczkę robię sobie w sumie. No, jest na tyle krótka, że nie opłaca mi się tutaj rozpalać ognisk. Pochodnia raczej się lepiej sprawdzi. No i co, muszę tutaj na razie biegać, bo na bagnie raczej w nocy zatrzymywać się nie chcę. Głupi pomysł, bardzo głupi. To by był. Dobra, no ale co, praktycznie wszystkie przedmioty już mamy, więc tutaj jakoś się martwić, że ja nic nie muszę. Już mamy dzień nawet. Dobra, pytanie. Sygnał jest słaby, ale nie taki jakoś bardzo słaby, znowu, więc można coś tu znaleźć. I kurczę, wiecie co jest problem. Jeden taki, że tutaj jest bardzo, bardzo krótki dzień eee, bardzo krótka noc. Jak widzicie, jest tylko na jeden ten kawałeczek Przez co będzie problem taki dosyć spory, żeby zdobyć sobie świetliki na ostatni etap, ale coś czuję, że chyba sobie to odpuszczę i zrobię to dopiero na kolejnym świecie, gdzie może ta noc będzie dłuższa. Albo po prostu wytrzymam z tym czapkiem i wytrzymam z czapkiem, który mam i pochodniami, które sobie tam zabiorę ze sobą Bo myślę, że nie powinno być W Tu widzę pszczoły już się zaraz będą szykować, tylko tak Jesteśmy bardzo blisko Odejdę na razie od pszczół, zobaczymy czy to jest na bagnie Nie, to jest przy pszczołach Także muszę jakoś tam tędy teraz przebiec, zdobyć ten przedmiot na szybkości no, W sumie nawet nie muszę <laughs> Boże, jaki prosty. Jezus, jakie proste marchewki jeszcze pozbierane. Troszkę patyków. No i co, zostało mi tylko pobić w sumie e, mechaniczne i to nie te, te, te duże, tylko te, co są przy teleporcie. I możemy zwijać. Czy ja chcę coś tu jeszcze robić? Mogę wrócić po marchewki, które są przy mojej bazie, tej, przy której się zrespiłem, zebrać ich trochę, ale czy ja to będę potrzebował naprawdę? No chyba nie. Tak mi się wydaje, że niezbyt. Tu już raczej nic nie znajdę kuraku <gry> Ej no serio, max szybko poszedł ten etap, no trzeci dzień mamy na razie Tutaj pszczółki się będą do nas przypieprzać Trudno No i nie wiem, bo ja w wrapach mam naprawdę jeszcze sporo żarcia i tak dalej To mogę sobie też jeszcze zwrapować i czy ja potrzebuję więcej? Ten no, wokstaw ok też jakoś dużo nieje, a teraz bardzo szybko nam to poszło Więc myślę, że mogę po prostu od razu się przenosić na kolejny świat No 29 marchewek, czy chce mi się wracać tam? Żeby zbierać jeszcze dodatkowe marchewki, no tak średnio raczej Tak średnio W rapiki też mamy, jest wszystko ok. no cóż no, Ja chyba będę się wybierał po prostu stąd z powrotem Na czwarty etap, kurde, no to ten trzeci etap Nam zajął z 5 minut ostatniego odcinka I tutaj zajął nam 8 Czyli zaczyna się naprawdę dziać porządnie Nie wiem, mieliśmy ogromne szczęście, że zrespiło się to wszystko obok siebie Naprawdę, bo jeszcze raz, wejdę sobie w bezpieczne w miarę miejsce Tu gdzie mi obniżać będzie sanity i tak, pierwsze trzy przedmioty praktycznie są tutaj obok siebie. Kolejne znaleźliśmy gdzieś tam chyba, nie pamiętam nawet już. I ostatni tutaj, a nie, nie, czekajcie, raz, dwa, patrzcie, tutaj już są trzy widoczne. Czwarty jest tutaj, gdzie ja teraz stoję i piąty był kawałeczek niżej. I tyle, i koniec po prostu, już. Nic więcej nie musimy robić tutaj. No naprawdę się udało. Muszę przyznać, że archi y, archipelag, Archipelago pewnie będzie kolejne, ale Two words wyszło naprawdę porządnie Samo się praktycznie rozwiązało, dobra, no tutaj tylko musimy rozłupać u głowy tym mechanicznym Które już się z czymś naparzają w ogóle, to nawet się nie muszę jakoś bardzo przejmować, tylko mermy, żeby mi przeżyły Dobra, rozpakujmy sobie to, żebym wiedział co ja mogę ze sobą zabrać Kurczę, trochę problem Zróbmy tak Nie mam miejsca, jeszcze jedna marchawka Dobra i naparzamy po prostu Okej okay. Są tu jeszcze jakieś mechaniczne czy już wybite wszystkie? Chyba wszystkie wybite, także <gryw> To tyle <gryw> No dobra, no okej, okay. skoro tak Tylko żeby ci mi teraz nie zagrozili jakoś bardzo Ale myślę, że nie będzie problemów w sumie nawet się nie musiałem rozpakowywać za bardzo. To tak troszkę głupio zrobiłem, ale trudno. Trudno się mówi. Dobra, kombine. Zrobimy sobie jeszcze tak. Dwa wrapy, oczywiście. Coś musimy spakować nasze przedmioty. Ok, pierwszy wrap będzie taki. Drugi wrap będzie z żarełkiem. Czy mi nie szkoda na te karotki? Chyba mi szkoda. Zróbmy tak. Ok, i tak. Co jeszcze by się przydało? Jeden wrab na pewno na surowce. I zostaje mi ostatni wrapik, do którego włożę to, to, to i to. Tak mi się wydaje. Że to chyba najlepsza opcja. Nie stać mnie już na rozpalenie ogniska, więc przenosimy się szybko. Activate Oczywiście nie pamiętam w jakiej Kolejności powkładałem te przedmioty Ale trudno przechodzimy na kolejny świat Zajęło nam trzeci? trzeci etap zajął nam 4 dni Dobra I continue Tak w 3-4 dni chyba coś takiego No mniej więcej 15 minut Więc chyba dwa nawet Dni bym powiedział Także spoko. E, wchodzimy na etap czwarty, którym będzie. Zobaczmy, co to się pojawi tutaj. Co to będzie, co to będzie? Archipelago. I ciekawie, czy tutaj będziemy musieli używać wormholi bo tutaj tym bardziej musimy między wormholami się przemieszczać. Say ball. You're really pushing your luck. No, postraszył, postraszył. Okej. Okay. I znowu, świat archipelago Jesteśmy na kilku wyspach, które w sumie są dosyć podobne do wysp, które kiedyś, kiedyś, bardzo dawno w starwie istniały O i w sumie muszę wam o czymś powiedzieć, ale to zaraz, to będzie też nawiązanie do tego Musimy się między nimi poruszać pomiędzy wormholami Tam będą pewnie różne biomy, będziemy mogli tam zdobyć parę rzeczy Nie pamiętam ile tych wysp jest, pewnie około 6 do 5 tak myślę No ale dobra, zaczynamy nie mam dalej tego banning wrapa na... Znaczy moda na banning wrapa, więc będę musiał sobie to wszystko odpakować. Pozbierać, co mi potrzebne. Zrobić plecak. Nie zrobiłem sobie machiny. Chociaż nie, ja ją mogę cały czas postawić, gdybym potrzebował czegoś. Zrobimy sobie plecak automatiko, Od razu nie ma co się z tym, wiecie, patyczkować. Patyczki, patyczki, właśnie, mogę sobie zebrać. Co mi tak sanity spadło w ogóle? Załóżmy może to. Linki raz, dwa, może dwie na razie wystarczą tak myślę, coś dziwnie głośnego słyszałem co chodzi, nie wiem co to było, zostawmy sobie z pięć marchewek i to zwrapujemy, jedzenie po prawej stronie i drugi wrap będzie na złoto, skin siatkę może sobie zostawię. Dobra, wiecie co, nie będziemy wrapować drugiego. Zatrzymamy to w ten sposób, gdyby coś się działo. Okej. Okay. Dobra, biegnijmy powoli po prostu, bo już troszkę tutaj zostałem. Się. Cię zostałem. Tu znowu możemy zbierać dużo żarcie i tak dalej. Mamy w miarę normalne e, czasy, że tak powiem. W miarę normalnie tutaj to wszystko działa. Jak sygnał? Bardzo niski, więc raczej nie znajdziemy niczego. Będziemy musieli pewnie szukać wormholi po prostu, bo. <laughs> inaczej może być problem. Żeby to jakoś uzyskać fajnie. No tutaj już wszędzie bagno mnie otacza praktycznie, więc też trzeba uważać troszkę. No i trzeba wormhole'a Znaleźć. Cieba, znaleźć wormhole'a. Podnieśmy sobie lekko sanity. Czemu nie w sumie. I tak tutaj nie będziemy za długo przebywać. Mam nadzieję, przynajmniej. No mam nadzieję, że się w nocy uda złapać jakieś świetliki Chociaż wiem, że powinny te czapki w miarę wytrzymać długo Ale lekko się obawiam, że mogą być problemy z na przykład Przeżyciem w niektórych momentach Bo no jak sami wiecie tam ciemno jest Nie ma świateła Trzeba sobie jakoś radzić Zrobię sobie dzidę też od razu Tej trawy mam w miarę spoko, mogę je jeszcze pozbierać trochę Dobra, pikskiny tutaj z żarczym się tutaj przejmować naprawdę nie muszę. I chyba to co mam w ogóle to już mi wystarczy do końca tego, tego przejścia. Tak już myślę. No i właśnie, co chciałem powiedzieć? Eee, tak jak zapowiadałem, po Walkstafie będzie krótka dosyć seria. O, zobaczymy jeszcze, jak krótka, ale taka z szybrekta, samego szybrekta. Nie będę przechodził na inne etapy jakoś bardzo gry, na inne dodatki. Eee, Wilburkiem. Eee, no i niedługo po tym, jak już ją skończymy, padłem na parę pomysłów ostatnio. O. No, to Diddy już nie potrzebuje. Odem na parę pomysłów, e, mianowicie. E, oglądałem wczoraj paru streamerów. E, grałem też z Pawłem na jednym świecie jednego streamera. Tam poszliśmy troszkę znaleźć ruin e, i troszkę też poszliśmy tam, no troszkę popomagaliśmy. I tak fajnie było przyjemnie, wiecie, zobaczyć, jak ktoś od nowa uczy się grać w grę i pograć z nim, pomóc mu jakoś. E, coś ogarnąć w tej grze. Fajne to było naprawdę. I tak mi się przypomniało właśnie jak samemu jeszcze kiedyś kiedyś e, się uczyłem grać w ogóle w Don't Starvea, nie wiedziałem co tam się dzieje i tak dalej. I pomyślałem o mojej pierwszej serii takiej porządniejszej e, z Don't czyli serii z wickerbottom, gdzie to właśnie sobie grałem na zwykłej podstaweczce po prostu była podstawka Don't nie było żadnych dlc ków i zastanawiam się, czy też nie zrobić takiej serii z samej podstawki, bez Reign of Giants, bez Hamleta, bez Schiebrechta, krótka seria też myślę, troszkę byśmy pograli, tam jest tylko zima, tam jest tylko yy, lato, które jest tak naprawdę znaną nam bardziej jesienią. Yy, I oprócz tego, no nie ma tam za wiele, no są ruiny, wiadomo, można sobie tam zejść i tak dalej, może to zrobię też, zobaczymy, no tak myślę, że taka seria by była spoko, no ale wy to przede wszystkim musicie jakoś tak w miarę zdecydować, czy chcecie coś takiego obejrzeć, bo... No, wasza sprawa, nie? Wy to oglądacie. Ja sobie gram. Mi się Don't Starve gra przyjemnie, po prostu. Także to zależy od tego, co Wam się będzie przyjemnie oglądało. No ale wiadomo też, że o wiele lepiej mi się nagrywa, jak mi się też przyjemnie gra. Więc takie pomysły ode mnie, jeśli Wam się podobają, no to mamy kurde, złoty środek, nie? No i to jest jedna sprawa. Znaczy zaraz po, tym, po tej serii z Wilburem, którą już zapowiadałem jakiś czas temu. I kolejna sprawa, kiedy już wyjdzie nowa postać. Ta nowa do Don't Start Together, to stwierdziłem, bo wcześniej było tak. Nagrywaliśmy kilku odcinkowe miniserie z Pawłem z Wartoxa i z Warmuda. Później z Word zrobiliśmy film, który po prostu był jednym filmem Poznajmy Word, w którym to my zwyczajnie sobie, jakby to powiedzieć ładnie, no po prostu sobie pograliśmy kilka tam godzin, chyba dwie godziny wyszło, z czego ja zmontowałem film około 20 minutowy, nie pamiętam już dokładnie, i w ten sposób przeprowadziliśmy ten pokaz w tej postaci. Pokazaliśmy tam raczej wszystko, dosyć to było zabawnie, fajnie przyjęte, bo nie męczyło tak widza jakimś takim głupim farmieniem niepotrzebnych rzeczy. Wycinało się te nudniejsze części filmów i no myślę, że to było przyjemne. Mamy wormhola, tylko w takim bardzo przyjemnym miejscu. Także nie wiem czy ja tam chcę wchodzić, jeszcze bym tu zwiedził co się dzieje w ogóle. I co dalej? O, tu jest drugi wormhole, okej. Okay. To będziemy mogli na kilka wysp podróżować, chyba że to jest wormhole do tego wormhola obok, to wtedy nie jest za dobrze. Zejdę na razie tutaj, bo będzie noc znowu nie mam pochodni i wam jeszcze chwilkę popowiadam o tym i właśnie też tak myśleliśmy w sumie to ja głównie tak powiedziałem że można by tak zrobić i Paweł powiedział że w sumie nie ma problemu więc wydaje mi się że ok. A o czym ja mówię? No, właśnie też tak nawiązując do tego, że graliśmy na czyimś serwerze, i to było tak, że no tam różnego rodzaju mody były, nie do końca takie jak my używamy i tak dalej. Tak dosyć śmiesznie się grało. Właśnie teraz się, jak przypomniałem mi się o tych modach, to praktycznie zrypałem, bo chciałem kliknąć i zebrać od razu. A tu trzeba jeszcze poklikać trochę, żeby. O, tak, animacja zbierania jest. No, a tam tego nie było. Kurde, nie widzę w ogóle tych mm, świetlików nigdzie. No ale wracając, właśnie tak pomyślałem, że e, Pokazówkę z ostatniej postaci moglibyśmy zrobić z Pawłem Ale moglibyśmy ją zrobić na serwerze publicznym Czyli zobaczyć jak to nam pójdzie e, Pokazanie nowej postaci Nowej postaci do Don't Start Together I jak wyjdzie od razu na serwerach publicznych Zobaczyć jak tam to nam będzie szło e, Czy uda się w ogóle jakoś nią pograć Zobaczymy też jak ona będzie, wiecie Na co nastawiona gameplayowo Bo jeśli da sobie radę, no to tym bardziej fajnie by było ją przedstawić właśnie na takim serwerze publicznym. Rozpalmy sobie to jeszcze. Może tutaj podpalmy? W sumie to całkiem dobrym pomysłem byłoby zwyczajnie spalenie tych kokonów pajęczych tam obok i mógłbym sobie spokojnie wtedy przejść, gdzie bym tylko chciał. Ale myślę, że nie będzie też jakiegoś większego problemu. No dobra, no pierwszą wyspę mamy praktycznie otoczoną, tylko jeszcze bym chciał sprawdzić, czy tutaj więcej wormhole'i nie ma. Tak poza tym to mamy dwa warmhole. Możemy już się przemieszczać w miarę między tymi światami. To poproszę tutaj. Dobra, no musiał chyba zrobić drugą pochodnię. Tam już dopalimy do końca. Okej. Okay. Ta mi się w ogóle od razu odpaliła. Także przebiegnijmy tutaj. No i możecie mi właśnie powiedzieć, co wy myślicie na ten temat, czy pasowałaby wam taka seria z takiego zwyczajnego, ultra zwyczajnego Don't Starve'a, gdzie nie ma żadnych DLCów? gram sobie, przeżywam e, jesień, która jest tam latem, e, przeżywam sobie zimę, zabijam dwa bossy, bo chyba tyle jest tam bossów, czyli jest Zirklops i w ruinach jest e, Ancient Guardian ewentualnie, o tych ruinach to nie wiem, czy tak na pewno, bo... Jakoś tak na singlu nie lubię ruin, tak bardzo jak na together, ale zobaczymy to jeszcze. I czy po prostu coś takiego Wam się podobało, i czy też seria taka, no, czy seria? No, jeden, jeden odcinek taki zmontowany, coś w stylu tego co było z Word. Poznajmy Word, tylko że na serwerze publicznym, zobaczyć jak tam sobie postać radzi, coś na takiej zasadzie chciałem właśnie zrobić. I czy Wam by się to po prostu podobało? Bo myślę, że to nie jest taki kupi pomysł. A w międzyczasie my już wskoczymy do wormhola numer 1, przynajmniej tak go sobie nazwę roboczo teraz. Zobaczymy, gdzie nas to poniesie. Mamy jeszcze tak z 9 minut około odcinka, więc myślę, że możemy sobie na spokojnie przejść tutaj. Jest to biom bagienny, nie jest daleko nawet naszej pierwszej wyspy, także po prostu zwiedzajmy, czy tutaj sygnał jest posiadany, jest nawet głośny. Myślę, że w tą stronę możemy coś znaleźć, bo to jest akurat tam, gdzie w miarę sygnału nie było. Wiecie, tak jakby w tą stronę się odbija ten sygnał. Nie wiem, jak to normalnie wytłumaczyć, dlatego gadam głupoty, ale dobra, jest okej. Okay. No i nagram sobie jeszcze dzisiaj też jeden odcinek na pewno z Wokstafa, także jak napiszecie mi jakieś komentarze z poradami w tym, to dopiero pewnie przeczytam za jakiś czas, bo chcę sobie... no, mówiłem wielokrotnie, że nie chcę tej serii rasować, ale chciałbym nieco przyspieszyć, bo jak sobie zobaczyłem, kiedy był pierwszy odcinek z tej serii, i zobaczyłem napis 8 miesięcy temu, to troszkę się przeraziłem. No ale przechodzenie przez wszystkie DLC-ki, żeby tam w miarę coś porobić, jest lekko czasochłonne mimo wszystko. No i chyba mi przyznacie rację. Okej. Okay. To już wiem co mamy tutaj. Dobra. No to jakoś muszę w miarę zapamiętać, że ten wormhole prowadzi tu. Do ostatecznego punktu destynacji, mojego e, ciekawe, czy znajdziemy tu jeszcze coś? No, tak troszkę do dupy, że ostatnią rzecz, którą powinniśmy znaleźć, znajdujemy na początku. E, będę musiał tutaj nieco więcej pobiegać, w takim razie i poteleportować się między tymi światami. Dobra, przede wszystkim w dzień powinienem nosić tam Tamoshunter. Poruszam się po bagnach i teleportuję się, jak powalony między wormholami. Tamoshunter mi się bardzo, bardzo mocno przyda. Fajnie, że mam go jeszcze 77%, bo gdyby to było, wiecie, troszkę inaczej Gdybym musiał znowu kombinować z, wiecie, szyciem go i tak dalej, no to byłyby małe problemy Bo coś czuję, że nie uszułbym go zbyt prędko Pik skinów mamy 15, myślę, że do końca gry mi wystarczą na spokojnie Także już zbierać ich nie będę, bo też nie chce mi się młotka robić i tak dalej e, Tej nocy rozpalimy sobie ognicho Żebym się mógł nakarmić tymi marchowami, co tutaj mam Później sobie zjemy dopiero berisy no, i będzie trzeba odpakować jakieś z tego bandu rapa, bo żarcia tutaj już nie ma aż tyle. Ewentualnie mógłbym pobić yy, pająki, ale no, jak mam mięso porządne i mam porządne też yy, jagódki i porządne marchewaczki to raczej nie będę się Monstermitem, kurde, tutaj przejmował jakoś bardzo. Skoro mogę się najeść w inny sposób. Dobra, tu znowu pajęki. Zwiedzę sobie to w miarę całe, żeby mieć taką pewność. I... Jasność umysłu, tutaj nie podchodzę. ho uh, uh, uh. to już sobie założę, żeby widzieć więcej. Bo jest wieczór, tutaj tak mi będzie w miarę spadało na bagnie. Tutaj, Sanity, weźcie się tam, bijcie. No spokojnie, rybki mogę też pozbierać w sumie z nich. Tutaj działają o wiele lepiej niż w Together obecnie, bo no nie są porozwalane pomiędzy postaciami. Znaczy, pomiędzy slotami. Co ja gadam czasem, jakie postaci? W ogóle skąd mi się to wzięło, Nie wiem, bo chciałem powiedzieć, że od Wurt to chyba się tak zrobiło. Tutaj raczej przejścia takiego bez wormhola nie będzie. No nie, nie połączyło mi się tutaj. Ale w sumie dobrze. Bo już wcześniej mieliśmy dużo ułatwień z tego względu, że się świat bagował Chociaż czasami też były utrudnienia przez np. jakąś barykadę świńską. Teraz respiła się tak, że musiałem ją spalić. Ale coś czuję, że więcej rzeczy tutaj mnie takie spotka, że będę musiał je jeszcze zniszczyć doszczętnie. No okej, okay, no. Ten wormhole jakoś bardzo nam nie pomógł. Znaczy, wiadomo, trafiliśmy tu, gdzie powinniśmy w końcu trafić, ale. Czy to nas ratuje jakoś mocno w tym odcinku? No nie. W tym odcinku to jeszcze nie jest ten moment, kiedy ja chciałem odkryć tego Urumhola konkretnie. Także wrócimy sobie. Tutaj się dzieją złe rzeczy. No bagno w way po prostu. No jak tutaj darmowe, jakieś jedzonko, to wiadomo. Tam macka została wydymana. Tutaj kolejna macka została wydymana. tym mnie zostaw gościu. Tutaj jeszcze kawałek. I nic tutaj nie ma, także ja wracam Wracam tym wormholem, zobaczymy co jest przy drugim A wy mi dajcie spokój A? Już myślałem, że dokończy mi się ta animacja Dobra, dajcie mi chwilkę Troszkę się rozszerzyły te gniazda i będzie problem z poruszaniem się tutaj no, ale musimy po prostu uciec na teren zielony. Bo na bagnie, jak mam noc, to raczej nie chcę się bawić. Kwiatki wyzbieramy. Założymy sobie tamo który tutaj już będzie mi o wiele więcej podnosił. Bo no, troszkę mniej tych potworów, jednak. Troszkę mniej. Tak na szczęście. Dobra, hmm, gdzieś tutaj może się rozpalę. Albo i nie, bo postać mi kliknie, że nie. Jednak się nie rozpalę. Dobra. I podjemy sobie tymi marchewkami. Myślę, że nawet do fulla będziemy musieli je zjeść. Zbrojki mam coraz mniej, ale to nie jest żaden problem, żeby ją sobie zrobić w sumie. Okej. Okay. Nawet troszkę brakło, więc tych rybek jeszcze sobie podjemy. Coś mało zdrowione dodają, tak szczerze porównanie do marchewek na przykład takich, no to jest naprawdę niewiele. No, ale to nic. Okej, okay, mamy tak jeden odkryty, tu już jest końcówka. Tu pewnie też pająki z mackami się troszkę pobawią z tymi mechanicznymi, także nie będzie takiego dużego problemu, żeby tam to poniszczyć. Także został mi drugi wormhole tutaj i pewnie z tamtej wyspy będą kolejne archipelagi. Pewnie takie kółko się tutaj zrobi z nich. Tylko strasznie bagiennie mi tutaj to uderzyło jak na razie. No ale dobra, mamy 27 minut, e, także że będę się z wami powoli żegnał, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Możecie mi powiedzieć na temat tych serii, co myślicie, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć <laughs> Czy macie po prostu zwyczajnie ochotę oglądać takie rzeczy, bo no na razie tam wiadomo nie będzie się działo jakoś dużo w świecie don't przynajmniej podstawowego Także myślę, że to nie byłby problem jakiś duży, co tam się tak świeci? Aha, oczy, myślę, że świetliki może <laughs> Myślę, że nie byłby taki duży problem, żeby po prostu sobie pooglądać coś takiego Myślę, że nawet fajnie by się to właśnie oglądało wam. Mm, także możecie dać znać. Yy, no, tak, Walkstaffa niedługo kończymy, na pewno potem Wilbur. Potem, dopiero po Wilburze, zrobiłbym taką czystą wanilkę po prostu Don't Starwa A, a w, no, kiedy już ta nowa postać się pojawi, to oczywiście wtedy byśmy puścili serię z tej nowej postaci serię, Boże że cały czas mówię serii. Chodzi mi o jeden film. Jeden film fajnie zmontowany, właśnie z takiego publicznego. Serwerka, czy takie coś by wam się podobało No, a ja nie będę przedłużał Dzięki wielkie za dość szybko poszło poprzednim etapie, mam nadzieję, że w tym pójdzie też dość sprawnie e, Widzimy się Myślę, że za dwa dni po tym jak oglądacie Ten odcinek będzie kolejny No i mam nadzieję, że Klej w końcu stawi roadmapę Także tyle, tu Słysząka, papa. pa, pa.